Powrót obowiązkowej służby wojskowej w Polsce. Czy to możliwe? Budowa silnego wojska polskiego, tak żeby odstraszyć agresora. Na ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą zapraszane osoby, które do tej pory nie miały przeszkolenia wojskowego. Nie mamy dostatecznej ilości przeszkolonych rezerwistów. Że będziemy wzmacniać Wojsko Polskie, co należy zrobić, gdzie należy się stawić, żeby bronić ojczyzny. Otóż dlatego, żeby Polska była bezpieczna, dlatego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze. Obowiązkiem każdego obywatela Polski jest obrona ojczyzny. Artykuł 85 Konstytucji Rzeczpospolitej. Zacznijmy jednak od tego, że na tę chwilę służba wojskowa w Polsce nie jest obowiązkowa, dopóki kraj nie znajdzie się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Bowiem wówczas wszyscy ci, którzy na komisji wojskowej otrzymali kategorię zdolności do pełnienia służby wojskowej według konstytucji, musieliby wstawić się, aby bronić niepodległości ojczyzny. Obecnie jednym z najważniejszych tematów, jakie przewijają się w mediach, jest planowana na przyszły rok wielka akcja szkoleniowa Wojska Polskiego, mająca na celu wezwanie rezerwistów na ćwiczenia. Mówimy tutaj o powołaniu łącznie 250 tysięcy rezerwistów. To skala niespotykana we współczesnej historii Polski, liczonej od upadku PRL-u. Jak przekazał pułkownik Mirosław Bryś, głównym zasobem naboru są żołnierze znajdujący się w pasywnej rezerwie. Czyli mowa tutaj o osobach, które odbyły służbę wojskową i mają złożoną przysięgę wojskową oraz przydział mobilizacyjny w konkretnej jednostce wojskowej. Mam nadzieję, że to pozwoli odświeżyć nawyki tym żołnierzom i przygotować ich do obsługi sprzętu, który trafia do jednostek wojskowych. W sposób minimalny, to są minimalne ilości, na ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą zapraszane osoby, które do tej pory nie miały przeszkolenia wojskowego. Szanowni Państwo, zakładam, i takie przyjęliśmy założenie na 2023 rok, że to będzie minimalna ilość osób. Takie osoby, które są po kwalifikacji wojskowej, mają orzeczoną kategorię zdrowia, ale nie były na szkoleniu wojskowym, nie składały przysięgi, nie były w jednostce wojskowej, będą zapraszane do wojskowych centrów rekrutacji. Niewykluczone jednak, że wezwanie na ćwiczenia otrzymają też osoby, które posiadają kategorię zdolności A oraz ich umiejętności mogą być przydatne dla polskiego wojska. Ciężko sprecyzować, kto się może armii przydać. Ale gdybym osobiście miał zgadywać, to zapewne osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Na przykład programiści, chociaż to tylko luźna sugestia. Niemniej właśnie takie wezwanie wywołało ogromne poruszenie na jednym z postów na wykopie. Nie można też popadać w paranoję, a tym bardziej w panikę, ponieważ od takiej decyzji mimo wszystko można się odwołać. Zainteresowany ma na to 14 dni i odwołanie składa się do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, który ją wydał. Powody mogą być różne, przy czym za te najważniejsze uznaje się kwestie zdrowotne, działalność gospodarczą oraz sprawy rodzinne. Wojsko nie chce też na siłę zmuszać kandydatów, o czym mówili zresztą najważniejsi przedstawiciele armii. Tak natomiast prezentuje się podział okręgów wojskowych. Prawdopodobnie w ich granicach będą szkolone osoby, które z tych terenów pochodzą, ale na to ma też wpływ rodzaj służby. Niemniej nie zawsze było tak jak dziś. Kiedyś służba wojskowa była obowiązkowa, a nasi dziadkowie i czasem także nasi ojcowie musieli przez jakiś czas w armii być. I to nawet kilkaset kilometrów od domu. Właśnie to skłoniło mnie do refleksji, aby przeanalizować, jak rekrutacje do wojska przebiegały te kilkadziesiąt lat wcześniej. Zebrałem też fakty odnośnie poboru i ćwiczeń w 2023 roku oraz sprawdziłem, czy może dojść w najbliższych latach do sytuacji, że obowiązkowa służba wojskowa częściowo zostanie przywrócona, a także jakie by to niosło za sobą konsekwencje. To wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, od teraz na naszym sklepie do każdego zamówienia otrzymacie globalne krówki, czyli nasze własne krówki ciągutki, bardzo dobre i się fajnie ciągną. Okej, przeżyłem. W każdym razie wysyłamy do Was teraz praktycznie kilkaset paczek dziennie, więc naprawdę jest moc. Mamy tylko nadzieję, że wystarczy nam planszówek do końca tego roku, ale tego niestety zagwarantować nie mogę. Póki są na sklepie, to są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że gra umili Wam zimowe wieczory z rodziną lub ze znajomymi. Oczywiście, kto jeszcze nie odwiedził naszego sklepu, to zachęcam do zajrzenia, ponieważ czeka tam na Was właśnie m.in. nasza gra planszowa. Do tego coraz chętniej kupujecie też nasze stare mapy czy dekoracyjne plakaty miast, a te będą fantastycznie pasować do każdego.
każdego wnętrza, w tym także tego biurowego. Gwarancję dostawy na święta macie do 21 grudnia do godziny 14. Tak wynika z tego, co przekazał InPost. Więc tak naprawdę to ostatnie chwile, aby otrzymać nasze rzeczy przed świętami. Później to już tylko szczęście. Budujemy też dział z dodatkami, a na ten moment mamy już na przykład takie stylowe zestawy barmańskie. Jeśli chodzi o nowości, to tak jak już Wam mówiłem, dostępne są stare mapy do kolekcjonowania lub ozdoby. Część z nich ma nawet ponad 100 lat, więc myślę, że są idealne na prezent, zwłaszcza z uwagi na ich feeling oraz opakowanie, które pozwoli Wam przyjemnie odkrywać ich treść. Myślę, że fajnie kolekcjonować takie stare mapki, bo świat szybko się zmienia. Mamy teraz też takie specjalne zestawy świąteczne, które idealnie nadadzą się na prezent dla każdego. Ale oprócz tego na naszym sklepie znajdziecie też globusy, świece dekoracyjne w kształcie ziemi, które robimy własnoręcznie, stare pieniądze z PRL w takiej ozdobnej ramce, czy na przykład rzeczy do kuchni. Więc jak widzicie, ciągle się rozwijamy, a od nowego roku kolejne naprawdę duże projekty przed nami. Także dziękuję wszystkim tym, którzy nam zaufali, dając subskrypcję, oglądając czy kupując coś na naszym sklepie, bo bez Was to wszystko nie byłoby możliwe. A w 2023 szykujemy naprawdę duże projekty, więc wszystko już w swoim czasie. A teraz czas na materiał. Żeby Wojsko Polskie było coraz silniejsze, żeby Polska była bezpieczna. To co teraz widzicie, to mapa, na której zebrałem dla Was wszystkie te kraje, gdzie po dziś dzień można spotkać obowiązkową służbę wojskową, którą trzeba odbyć po zakończeniu edukacji. Gołym okiem widać, że to wcale nie jest takie rzadkie. Nawet w Europie po dziś dzień, w Austrii, Szwajcarii, Grecji, Cyprze, Litwie i Finlandii to wymóg, którego ominąć się nie da, ponieważ obowiązuje tam powszechna służba wojskowa. Częściowa jest natomiast niemal w całej Europie Północnej i państwach bałtyckich. Przykładowo w Finlandii obejmuje ona obywateli, którzy ukończyli 18 lat. Zwykle to służba zasadnicza, trwająca od 180 do 362 dni. Co więcej, od 2021 roku dotyczy ona również kobiet. Więc to wcale nie jest do końca tak, że możemy być w 100% pewni, że taki obowiązek nigdy nie wróci, skoro w naprawdę cywilizowanych i bogatych krajach ten wymóg ciągle jest. Suomalaisilla on oikeus ja velvollisuus puolustaa maataan. Miehillä se on sananmukaisesti asevelvollisuus. Asevelvollisuuden tunnetuin osuus on varusmiespalvelus, joka suoritetaan tavallisesti parikymppisenä. Lähes vuoden koulutuksen saavat johtajat ja erityistehtäviin sijoitettu miehistö, muilla palvelus kestää 5,5 tai 8,5 kuukautta. Palvelus alkaa tammikuussa tai heinäkuussa. Naiset voivat myös suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Heidän täytyy olla 18-29-vuotiaita Suomen kansalaisia, joiden terveys ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet sopivat varusmiespalveluun. W Polsce zwolnienie z zasadniczej służby wojskowej ostatnich poborowych odbyło się w sierpniu 2009 roku. Powodami zlikwidowania obowiązkowej służby wojskowej w 2010 roku było przyspieszenie profesjonalizacji wojska wynikające przede wszystkim ze zmiany środowiska bezpieczeństwa. Tak prezentowało się to w liczbach do czasu ostatnich mobilizacji do ćwiczeń. W czasach PRL, zwłaszcza w okresie powstania Solidarności, a później stanu wojennego w skali roku, do odbycia służby wzywanych było nawet kilkaset tysięcy osób rocznie. Mowa tu głównie o osobach, które kończyły swoją edukację i otrzymały kategorię A. Zasadnicza służba wojskowa w PRL trwała 2 lata dla sił lądowych i 3 lata dla marynarki wojennej. W 1989 roku skrócono ją do 18 miesięcy, a dla marynarzy do 2 lat. Poborowy dostawał książeczkę wojskową. Po otrzymaniu wezwania trzeba było się wstawić w wojskowej komendzie uzupełnień. Jak wyglądało to w praktyce, postanowiłem zapytać mojego dziadka, ponieważ on sam miał okazję znaleźć się w wojsku. No to dziadek, jak było generalnie w tym wojsku, jak oceniasz, jak komisja i w ogóle? No na komisji stawiłem się w 69 roku, bo zostałem powołany, dostałem kategorię A i w ten czas mi zaproponowali dwie jednostki, Bydgoszcz i Szczecin. Wybrałem Bydgoszcz z tego względu, że wiedziałem, że tam jest klub sportowy, w którym mogłem po prostu trenować podnoszenie ciężarów, bo tu zacząłem w Kielcach. Następnie do przysięgi, gdzie wszyscy musieli odbywać musztrę obowiązkową. Ja już byłem zwalniany po przysiędze, po zajęciach i szedłem trenować ciężary po południu. No, zazdrościli mi koledzy, no bo w tym czasie oni musieli ćwiczyć musztrę.
A, czyli oni musieli zostać jakby w tych koszarach? W koszarach, tak, i ćwiczyli muszę. No ja akurat tego nie musiałem robić, no bo tak jak mówię, trenowałem ciężary. Bo tak to tylko na przepustkę dało się wyjść generalnie, no nie? No nie, do przysięgi nie było szans, żeby wyjść na przepustkę, dopiero po przysiędze. Ja na pierwszy urlop przyjechałem po 9 miesiącach. A to była prawda z tym, że tam generalnie te łóżka wam rozwalali i tak dalej, że rygor był z tymi sznurówkami? Na okresie tym unitarnym do przysięgi, no to był niesamowity rygor, ponieważ jeżeli tam łóżka były źle posłane, no to przychodził kapral dyżurny i po prostu wywalał te łóżka od nowa. Trzeba było słać, ścielić, prasować taboretami kot, żeby on się tam, żeby był po prostu równy na łóżku, no nie, żeby tam nie było żadnych fałdów i tak dalej. Albo to co z tymi sznurówkami mi opowiadałeś? To sznurówkami za karę, jak któryś tam podpadł, no to wylewali na korytarz kaprale wodę i trzeba było sznurówkami tą wodę ściągać. Nie tak jak dzisiaj, że mopem się wodę ściągnie, wyciśnie się, także, a myśmy musieli sznurówkami moczyć sznurówki i po prostu sznurówkami wyciskać tą wodę. W ten czas akurat były zamieszki w Gdańsku w 70 roku, no, i myśmy no, cała kompania spała w ubraniu z bronią i nawet w butach spaliśmy, bo czekało się na alarm, aż będzie ogłoszony i w ten czas wyjazd do Gdańska. No, uniknęliśmy akurat tego, no, tak, że nas tam nie wzięli. No. Czyli przelewek, krótko mówiąc, nie było, a ty musiałeś iść do wojska, jak chciałeś kontynuować ćwiczenia, bo inaczej no to byś musiał udawać, że tak, coś no, ci dwa jest. Lata, i... dwa lata przerwy by było. Gdybym nie ćwiczył, no to byłaby przerwa, później nie wiadomo, czy bym się mógł zebrać. Służba w PRL-u rozpoczynała się od przysięgi, której rota obejmowała m.in. ślubowanie podtrzymania braterskich stosunków z Armią Radziecką. Tak, nie przesłyszeliście się, z Armią Radziecką. W końcu byliśmy członkami Układu Warszawskiego, który krwawo rozprawił się z chcącymi wolności Węgrami i Czechosłowakami. Dlatego armia wówczas to nie były żarty, ponieważ ciągle coś się działo, a nieraz trzeba było walczyć dosłownie przeciw swoim. Dla wielu służba była dużym obciążeniem psychicznym. Widać to po dziś dzień w reakcjach społeczeństwa. Skoro teraz nawet 2 tygodnie są czymś nadzwyczaj emocjonującym, tworząc medialną burzę. Ale nie ma co się dziwić, skoro każdy albo ma, albo chce układać sobie dalej życie i kontynuować karierę, do jakiej dążyło się wiele lat. Nic więc dziwnego, że w PRL-u ludzie uciekali się do załatwiania zaświadczeń lekarskich, na przykład o niepełnosprawności umysłowej, chorobach nerek, płuc lub wielu, wielu innych. Tylko kategoria A upoważniała do pełnienia służby, więc choroba powodowała automatyczną degradację i zwolnienie z obowiązku. Oprócz tego była jeszcze jedna opcja uniknięcia służby, czyli dalsza edukacja. Studia opłacały się wyjątkowo, bo posiadanie tytułu magistra uprawniało do krótszej służby zasadniczej i uzyskania stopnia podchorążego. Niepozbawiona ziarna prawdy anegdota głosi, że przymusowy pobór w PRL-u przysporzył krajowi wykształconych ludzi. Nie jeden trafił na uniwersytet tylko po to, żeby nie iść do wojska, więc mimo wszystko dało się jakoś z wojska wykręcić. Niemniej na przykład mój dziadek nie mógł, jeśli chciał kontynuować sportową karierę. Jak to jednak wygląda teraz? Aktualnie polskie wojsko to wojsko zawodowe, gdzie żołnierze są jak pracownicy. Natomiast w ramach akcji wezwania rezerwistów wezwanie może dostać 250 tysięcy żołnierzy rezerwy, o ile nie ukończyli oni 55 roku życia lub nie pełnią jakiejś ważnej funkcji, na przykład będąc parlamentarzystą. I co do zasady, będziemy chcieli, aby to ćwiczenie było realizowane w weekendy, czyli mówimy tu o sobocie i niedzieli. Nie ukrywam, że to ćwiczenie, to powołanie, to ćwiczenie będzie polegało na zapoznaniu się ze sprzętem wojskowym, takie coś podobnego jak trenuj z wojskiem realizowane przez weekendy, a następnie nadanie przydziału mobilizacyjnego do konkretnej jednostki wojskowej i po tych 2 dniach ta osoba zostanie zwolniona do pasywnej rezerwy. Szanowni Państwo, także tutaj, jak widzicie, nie ma żadnych jakichś drastycznych zmian w zakresie powoływania i realizacji szkoleń wojskowych. Niemniej wezwani mają być głównie rezerwiści ze złożoną służbą wojskową. Tylko 3000 osób spoza także otrzyma takowe wezwanie. Właśnie tak mówił Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
Dopytywany, kto konkretnie, odpowiedział, że na przykład lekarze, pielęgniarki, informatycy czy zawodowi kierowcy. Zatem szansa na to, że ktoś z Was lub Waszej rodziny otrzyma wezwanie, jest naprawdę niska. Ale faktycznie po nowym roku jest. I choć rządzący na ten moment odrzucają możliwość przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, tak wobec wydarzeń na Ukrainie wcale taki scenariusz nie jest nierealny. Dr Tomasz Pawłuszko, ekspert z Zespołu Obronności Instytutu Sobieskiego, uważa, że trudno będzie obozowi rządzącemu zrealizować zapowiedzianą w ramach ustawy o obronie ojczyzny rozbudowę armii do 300 tysięcy żołnierzy, ponieważ dotychczasowa rekrutacja do dobrowolnej i terytorialnej służby wojskowej nie przebiegała tak dobrze, jak spodziewało się tego ministerstwo. Głównie przez niskie wynagrodzenie w przypadku szeregowych. W końcu mowa tu o 4,5 tysiąca złotych wobec możliwości partycypowania w konflikcie zbrojnym, który obecnie jest najbardziej prawdopodobny od wielu lat. Młodych ludzi to nie zachęca. Kto oszczędza na armii, ten zapłaci słony rachunek. Wszyscy sąsiedzi Rosji zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie to sąsiedztwo. Dlatego w ostatnim czasie, a zwłaszcza w ostatnich kilku latach, podjęliśmy ogromny wysiłek, aby umocnić, zmodernizować polską armię. Nawet teraz w ramach ćwiczeń przewidziane są rekompensaty dla wezwanych. Oczywiście z pominięciem pracodawców, którzy mają obowiązek wysłać pracownika na bezpłatny urlop. Tutaj macie stawki, jakie przysługują poborowych w ramach ćwiczeń. Te pieniądze dla wielu są mało zachęcające. Niemniej wątpię, żeby rządzący zdecydowali się teraz na jakiś bardziej drastyczny krok w zakresie obowiązku służby wojskowej, a już zwłaszcza z uwagi na zbliżające się w 2023 roku wybory. Ale wiele może się zmienić już po zakończeniu elekcji, ponieważ czasu na zmiany będzie sporo. 4 lata to wystarczająco dużo na naprawdę drastyczne zmiany. Chociaż osobiście wątpię, żeby była to służba w pełnym wymiarze, a jak już to raczej częściowa i rotacyjna. W ustawie o obronie ojczyzny znajduje się jeszcze jeden ciekawy zapis. Mowa konkretnie o artykułach 152-169. Wynika z nich, że służba zasadnicza jest pełniona z uwzględnieniem potrzeb sił zbrojnych. Obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej wprowadza w drodze rozporządzenia prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów, określając termin jej rozpoczęcia i zakończenia z uwzględnieniem potrzeb sił zbrojnych. Służba trwa 9 miesięcy i odbywa się w jednym, nieprzerwanym okresie. Może jednak zostać skrócona. Jak więc widzicie, w teorii przywrócenie obowiązku służby wojskowej to tak naprawdę jedno rozporządzenie. Na ten moment rzecznik rządu oddala jednak spekulacje na temat powrotu zasadniczej służby wojskowej i twierdzi, że nie ma nawet jakichkolwiek rozmów obejmujących to zagadnienie. Tyle, że jak już mówiłem wcześniej, to decyzja raczej mało popularna i ktokolwiek z rządzących zdecydowałby się na taki ruch, raczej mógłby się liczyć z późniejszym spadkiem słupków w sondażach. Jednak wiele zależy od tego, jak potoczy się wojna na Ukrainie, ponieważ jeśli Rosja by ją wygrała, to ten scenariusz byłby bardzo prawdopodobny. Swoją drogą, sami możecie ocenić, czy chcielibyście powrotu służby zasadniczej i co sądzicie na ten temat. Z mojej strony to tyle. Dzięki za dziś i do usłyszenia niebawem. Cześć! Wszyscy potrafią posługiwać się bronią. Wszyscy wiedzą, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Wszyscy wiedzą, co należy zrobić, gdzie należy się stawić, żeby bronić ojczyzny, jeżeli byłaby taka potrzeba. I to jest właśnie nasz cel zasadniczy, to jest nasz cel podstawowy.